Dzień dobry, witam przy moim stoliku. Otóż znalazłem, przechadzając się po okolicznych rowach, widocznie spadło z ciężarówki, racja żywnościowa numer 4, SZ4. Zawsze chciałem czegoś takiego spróbować. Zobaczymy, jak wyjdzie nagrywanie, jak to się będzie klikało, bo chciałbym zrobić z tego jakby serię. Co mamy dostępnego w tej racji? Mamy gulasz węgierski, mielonkę wieprzową, panzerwafle, miód, koncentrat napoju herbacianego instant o smaku limonki z ekstraktem z zielonej herbaty. Czyli to jest bardziej takie fancy niż taki zwykły ekoland, który zwykle jest w racjach, chociaż szczerze powiedziawszy nie widziałem takiego napoju na racjach u innych youtuberów. Baton owocowo-zbożowy o smaku gruszkowym, to jest podobno dobre to. Guma do żucia, cukierek zawierający ekstrakt kawy naturalnej, czyli to jest ten kofik. I dik, cukierek zawierający witaminę C, przypraw, sól, pieprz. Serwetka, chusteczka nawilżona, papier toaletowy, torba strunowa, łyżka jednorazowa, rurka do napojów i bezpłomienny podgrzewacz chemiczny. W pierwszym odcinku na pewno sobie zrobię, wykorzystam ten podgrzewacz chemiczny, natomiast w następnych prawdopodobnie będę korzystał z narzędzi kuchennych, które po prostu mam. Zobaczymy, jak tutaj będzie z tym kadrem, ponieważ mam lipę z miejscem i stoję koło statywu, który mam nadzieję nie potrącić. Także co, przejdźmy sobie do otworzenia i zobaczenia, co rzeczywiście jest w środku. Także cyk. Pierwsza wyłania nam się ta konserwa, mielonka wieprzowa. Oczywiście jest to firma Arpol, a spadło to z ciężarówki. Jeszcze w terminie, także mamy tutaj dużo czasu do spożycia tego, chociaż tak naprawdę i tak może leżeć, i tak może leżeć. Miód, który się nam troszeczkę tutaj mocno skrystalizował, no ale co świadczy o tym, że to jest legitny miód, nie? Tu mamy woreczek z akcesoriami, czyli pieprz, sól, tam chusteczki nawilżające, kofik z rajtaśma, spora paczka. Co my tutaj mamy? Bezpłomienny podgrzewacz chemiczny. I słuchajcie, to jest chyba jakiś nowy typ tego, bo takiego też jeszcze nie widziałem. Jeżeli mam być szczery, mamy na niego rękaw. Mamy ten podgrzewacz. Tu otwierać. A tutaj rozumiem, jak już zrobimy. Tak. Według tej instrukcji to tak by to wyglądało. Powiem wam szczerze, że zupełnie innego koloru i inaczej wyglądały w tych racjach. To jest racja, nie mam bladego pojęcia z którego roku, ale to jest chyba coś nowszego. Raczej jest to coś nowszego, bo takiego naprawdę nie widziałem. Panzerwafle, zobaczymy, czy są rzeczywiście takie twarde konserwy. Najwyżej będę sobie spożywał z chlebkiem, bo to są rzeczy nie na moje zęby. Ja potrafię sobie ukruszyć ząb na chlebie. Także jest śmiesznie. Ten batonik, no się zdawał być większy na filmikach, no okej. Okay. To jest w ogóle moja pierwsza racja wojskowa, żywnościowa. Zobaczymy. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. To jest łyżka. Sztyce jednorazowe, rzeczywiście jest mocniejsza. Zaraz sobie ją przetestujemy. Tu mamy nasz gulasz węgierski. No porcja taka, 300 gram w sumie. Jest to trochę ciężkie, na razie sobie wyjmiemy, zaraz sobie tutaj rozłożymy drugie suchary. Ale one, powiem wam szczerze, mają kurna wagę, one są dwa i mają 45 gram, to jest masakra. Słomeczkę mamy jeszcze do napoju. Gdzież jest ten napój? Jest i ten napój. Koncentrat napoju herbacianego o smaku limonki z dodatkiem zielonej tam herbaty. I w zasadzie koniec. No dobra, także ja sobie tutaj spróbuję użyć tego podgrzewacza, a resztę wywalimy sobie na talerze. I jako że jest to polska racja, to użyjemy talerzy koloru białego i talerza koloru czerwonego. A, czyli mamy naprawdę duży woreczek strunowy. Chyba na śmieci i na te inne bzdety. I łyżka jest serio mocna.
z naprawdę grubego plastiku. Zobaczcie, w ogóle nie mogę tego zgiąć nawet, a mowa. Wow! No dobra, to tak prezentuje się nasza racja, jak jest już wyłożona. Wiadomo, to nie jest racja 24-godzinna, tylko tak zwana obiadówka i tyle. Mamy coś na słodko, mamy coś wytrawnego, także spróbujemy sobie teraz podgrzać te nasze rzeczy i zrobić napój. Naprawdę bardzo szkoda, że nie ma kawy w tej racji. Będę płakał jak kowal, że nie ma kawy. Zawartość saszetki rozpuścić 250 ml zimnej wody i wymieszać. Czyli rzekomo możemy to w tym opakowaniu. No, pachnie jak taki zwykły Ekoland. No. Zobaczymy, jak on będzie smakował. Czy będzie takim zwykłym Ekolandem, czy może klasę wyżej. Zdaje się, że już mamy tyle. No niech to będzie, że 250 ml zimnej wody. Powiem wam, że w zimnej wodzie to on się bardzo kiepsko rozpuszcza. Ciągle latają takie fifroki na nim. I użyjemy sobie naszego podgrzewacza bezpłomiennego. Jaką tu mamy instrukcję? Otwórz plastikową saszetkę w miejscu wskazanym powyżej. Oddarło się łatwo, ale troszkę krzywo. Dalej. Napełnij wodą rękaw do zaznaczonego do miejsca zaznaczonego linią, max 100 ml. Czyli dotąd. Złóż plastikowy rękaw, wsuń do papierowego pudełka, po 12 minutach posiłek jest gotowy. Włóż do środka nieotwarte opakowanie z posiłkiem, dobra. Czyli z posiłkiem mamy to wrzucić. Nigdy z czegoś takiego nie korzystałem, do tego nie wiem. Rozumiem, że to należy zdjąć. Mam nadzieję, że ten worek nie jest dziurawy. Na wszelki wypadek zrobimy sobie to nad talerzem, żeby sobie to najwyżej zetrzeć. Ok, więc lejemy wodę. Dobra, mamy idealnie do kreski. Teraz złożymy sobie to. Zamajtamy tą wodą i wrzucimy sobie do rękawa. Ok, muszę się bujnąć, bo on już zaczął startować w ogóle, słuchajcie. Ta folia zaczyna brzmieć. No zobaczymy. Ojeju. Uff. Okej. Okay. Ruszył. I dziwnie pachnie. Naprawdę dziwnie pachnie. Ja sobie chyba otworzę okno. W ogóle nie jest zalecane korzystanie z podgrzewaczy jakiegokolwiek typu. Korzystać w zamkniętych pomieszczeniach, bo tego no mówię. Otworzę okno. Ale to jest ciepłe od razu. Matko kochana. Że to się oparzyć idzie o to. Bez kitu. Dobra, wpuścimy trochę dźwięków z otoczenia, niestety. Serwetka, którą mieliśmy do łyżki, jest naprawdę okropnie duża. No ale to chyba można sobie tam położyć na kolanach czy coś, żeby się nie upieprzyć. Ja sobie po prostu wytrę talerz z tej wody, którą sobie nakapałem. Matko kochana, jak ten podgrzewacz daje? Nie spodziewałem się, że to aż tak. Nic dziwnego, że on w 12 minut podgrzeje to żarcie. Dobra, nagrywamy to o godzinie 19. No to za 12 minut zjemy. To akurat będę miał czas na spróbowanie tych przepysznych przepyszności. Także zaczniemy sobie od tych sucharków. Zobaczymy, jak bardzo są one twarde i czy są tak rzeczywiście legendarnie twarde. Napój w razie czego mamy sporządzony. Kurczę, byki naprawdę są skondensowane, matko boska. Ja jestem silny chłop, ale przełamać to... Znaczy teraz to już poszło łatwo. Spróbujemy sobie samego sucharka. Okej.
są naprawdę twarde. Nie są chrupiące, one są po prostu twarde. Są zbite. Jakbyście sobie wyobrazili paluszki. Zwykłe paluszki, tylko zbite i trochę mniej wypieczone. Ciężko to pogryźć. Znaczy jak się chwilę pomoczy w ślinie, to są ok. Spróbujmy teraz tego koncentratu herbacianego. Pachniał jak zwykły ekolant. Kojarzycie to biedronkową zieloną herbatę? To jest właśnie coś takiego. Takie mesti z ekolanda. Zobaczymy. Miodzik naprawdę się kurde skrystalizował. Jeszcze ciućkam tego suchara. Jest naprawdę kurewnie twardy. Miodek klasa. Chyba lipowy. Nie, wielokwiatowy. Smakuje jak lipowy. Nie, no jest dobry. Jest naprawdę całkiem niezły. Tutaj cukierki to sobie zostawimy na deser. Natomiast interesuje mnie ta konserwa. Z tego co słyszałem, te mielonki Arpolu są świetne. Po prostu... Okej. Mamy tutaj dość małą porcję. Spodziewałem się, że to będzie większa porcja. Pachnie jak... Jak mielonka. No w sumie jak ma pachnieć mielonka, ale takie... Jakby to porównać klasowo... Nie Biedronka, tylko bardziej Krakus w tę stronę. Także sobie utniemy kawałek, dziabniemy, spróbujemy. Oczywiście tutaj mamy też trochę galaretki, troszeczkę smalczyku. Co dziwne, ta galaretka była w temperaturze pokojowej i się nie zrobiło tak jak na zwykłej konserwie. W sensie z tego nie zrobił się sos, nie rozpuściło się to. Jest bardzo taka, ja wiem, sztywna? Jest sztywna w konsystencji. Nie jest to takie miękkie i tłuszczowe jak każda mielonka, tylko takie bardziej chude to mimo wszystko. Ciężko jest mi powiedzieć. Trochę nie ma smaku. Na pewno czuć wieprzowinę, ale szczerze powiedziawszy, Krakus robi lepsze. Chociaż no wiadomo, żremy to w kuchni, a nie w polu. W polu by mi smakowało wszystko i nie pytałbym co to jest, tylko bym to jadł. Tylko tak szczerze powiedziawszy, może mamy inną definicję konserw dobrych z innymi youtuberami. Natomiast ani nie czuć liska laurowego, który to powinno być czuć. Ani nie jest to pieprzne, ani nie jest słone. Jest takie po prostu nijakie. No. Od trochę mięsa rozgotowanego i tyle. To się negatywnie akurat zaskoczyłem. Może jakby to doprawił solą pieprzem, to... Nie, może. Spróbujmy sobie z tym sucharkiem, może z tym... Żeby nie było, chociaż jednego zjem. Piczko ratuje sytuację z tym sucharkiem. Zdecydowanie. Nie czuć tak tego kminku, o którym wszyscy mówią. Z tych sucharów. Znaczy ja go widzę, że tutaj jest. Rzeczywiście jest. Takie te czarne kropeczki, ale... Czyże go tak czuć? Neutralne, no suchar jak suchar. W sumie. Słodkie jak się go potrzyma w ustach i tyle. W zasadzie. Nasz podgrzewacz zaraz powinien poradzić sobie z naszym jedzonkiem, ale on jest naprawdę gorący, aż się spód tego rękawa otworzył, bo się chyba klej rozgrzał. Na tyle, że po prostu... Rozkleiła się paczka. A naprawdę dziwnie on pachnie. On tak jakby chlorowo-cytrusowo pachnie. Nie, w następnych odcinkach na pewno będę używał zwykłych kuchennych narzędzi, bo jest... Nie podoba mi się ten zapach. Jest drażniący. Jest strasznie drażniący. Dobra, zobaczymy tego batonika. Jest o smaku gruszkowym rzekomo. Nie, naprawdę, zdawało mi się, że na przykład u Stilgara te batoniki były większe. No i rzeczywiście jest w tych opłatkach. Chrupkości praktycznie żadnej nie ma. Strasznie się ciągnie. Zobaczymy.
That shit Boston. To jest dobre. To jest dobre. Czuć zboża, czuć orzechy, czuć gruszka, o dziwo, jabłko. I ta gruszka, nie wiem, jedliście kiedyś dzikie gruszki? Bo to nie smakuje zwykłą gruszką, taką klopsem, który się kupuje po prostu w sklepie, tylko tymi małymi, dzikimi gruszkami u dziadków na wsi. Na pewno jedliście kiedyś coś takiego. Dokładnie tym to czuć. To jest dobre. Czuć trochę chemii, ale ta gruszka naprawdę mocno się przebija. Jest bardzo w porządku. To polecam. Aż mi ostro zgubiło. Zajebiste. Jeśli mam być szczery, to ten podgrzewacz rozpędził się do tego stopnia, że ja nie mam bladego pojęcia, jak to wyjąć. Bez poparzenia się. W warunkach polowych pewnie bym to wywalił po prostu sobie na trawę, złapał za rożek worka i po prostu tak go wytrzepał, nie? Ale ruszył naprawdę niesamowicie, to jest jakieś inne. Teraz trochę pachnie śmieszną chmurką. A, bo właśnie teraz się kapnąłem, że nasz gulasz węgierski dostarcza nam 445 kJ, 106 kilokalorii, bo szukałem tutaj, gdzie jest napisane, ile cała racja ma. Niestety, ale nie mam takiej informacji. Kurwa. Nie ma takiej informacji na zewnątrz. No ale tutaj na poszczególnych opakowankach jest. A nasza konserwa dostarcza nam... Okej. 1132 kJ w 100 gramach. 445... A, to jest na 100 gram. Dobra. Okej, okay, czyli tutaj łącznie 4450 kilokalorii, a tu jest 1132. Czyli to ma na 100 gram zdecydowanie lepszy przelicznik kaloryczny, także... Nieźle. Dobra, w zasadzie możemy chyba już otworzyć ten nasz rozpędzony do granic możliwości podgrzewacz. Boję się. Widzowie, boję się. Jezu, au, 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 au. 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 On jeszcze zapieprza. O matko boska. Utknąłem w martwym punkcie bez jaj. Wypił nam prawie całą wodę. Postaram się wam to pokazać, bo jakby tam tej wody było do kreski, teraz nie ma praktycznie w ogóle. To co widzicie, to jest po prostu kondensacja pary wodnej, ale tej wody jest gdzieś dotąd, a powinno być dotąd. Czyli wypił nam w tym momencie jakieś 95 ml wody. Spróbuję to otworzyć i złapać, ale naprawdę to jest tak gorące niemożebnie. Okej, może jakimś widelcem spróbuję, to nie wiem, kurwa. Zapamiętać na przyszłość. To jest, kurwa, dramat. O, bez kitu, to pachnie jak śmieszna chmurka. A, ła. To może w sumie podgrzejemy sobie tę konserwę jeszcze na nim. Tak położywszy. Dobra, to jest okropnie gorące. Teraz zobaczymy, jak się to prezentuje. Pewnie nie będzie wyglądało zbyt ciekawie. A nie, to ten podgrzewacz tak piszczy. I co ja mam teraz z nim zrobić? Masakra. Ej, to wygląda dobrze. To wygląda naprawdę dobrze. I pachnie naprawdę dobrze.
Dobra, będziemy żreć w akompaniamencie tego naszego podgrzewacza. Ale to pachnie! O, bez kitu. Bro! Shit's bossin! Naprawdę! I zobaczcie, on to praktycznie samo mięso! To jest samo mięso! Ja myślałem, że on będzie chociaż z kaszą albo z czymkolwiek! To jest samo mięso i warzywa! O, bez kitu! Czyli mamy praktycznie w 95% konserwę, znaczy no mięso, rację mięsną. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Naprawdę nieźle. Kawałki chyba wołowiny. Raczej to jest wołowina. Jest czerwone, chociaż mogło zabarwić od papryki, ale pachnie jak wołowina. To jest wołowina. Bardzo mocno paprykowy. Czuć sporo ziele angielskie. Jeszcze tu mamy jakieś warzywa typu cebulka, marchewka. O, aż mi się pies uaktywnił. Już przyszedł, wywąchał. Bez jaj. Ty, dobre to. Mięso troszeczkę za bardzo rozgotowane. Jak dla mnie, ale... No to jest kurde genialne. A jeszcze to popieprzyć i posolić już w ogóle będzie, bo nie czuć takiej... Jakby czuć paprykę, ale paprykę słodką, nie czuć tej ostrości, czuć bardziej goryczkę z papryki. Także spróbujemy sobie dodać do tego pieprzu. Spodziewałem się, że tego pieprzu to będzie więcej, jeżeli ma być szczery, to tak delikatnie tylko sobie się jakby popieprzyło. Tej soli. Zdaje się, że jest więcej, bo jest jej tyle w takim opakowaniu. No i co? Musimy to pieprzyć chyba z tymi sucharami nieszczęsnymi. Zamajtam. Dobra. Tego gada wywalę do zlewu. Aż się ogarnie. Naprawdę, on jeszcze daje. On kurde z pół godziny będzie chodził. To jest naprawdę dobre. To jest, może nie wygląda, ale jest świetne. To jest świetne, tym się da najeść. Mięcha, a mięcha. Sosu, a sosu. Spróbujemy sobie to na sucharze. W ogóle jeszcze można by tu wdrobić tego suchara w sumie. O, mam jeszcze jeden pomysł. Bro. Shit's bossin. Bez kitu. Czekajcie, spróbuję odpalić lampę. Gdyby to też od góry trochę doświetlić, a nie tylko z boku. Złapię fokus. Halo? Muszę tapnąć. Dobra, na sucharku wygląda to tak. No jak widzicie, konkretna porcja mięcha. Konkretna porcja warzyw. I to jest naprawdę dobre. To jest... wow. To jest naprawdę świetne. Przepijemy sobie to. To jest naprawdę lekkie w smaku, to nie jest słodkie. Także super, że nie przesłodzili czegoś takiego. Tym bardziej, że słodkiego mamy całkiem sporo. Kofik to wiadomo jak smakuje, to jest skondensowana kawa. Jak ktoś jadł kopalnioki kawowe, czy nie wiem, zwykłe kopiko. To coś takiego, tylko że kopiko jest w sumie mniej kawowe, bardziej mleczne. To są cukierki, które wyglądają w sposób następujący. O kurwa typ. Takiego cukierka, takim nożem. Się po prostu kurwa tego nie da złapać, a tym bardziej, że teraz mam ręce utłuszczone. No, także jest to po prostu skondensowana kawa i w zasadzie nic więcej. Wygląda to tak po prostu. Może troszeczkę jest mleczna. Na razie sobie skonsumuję ten gulasz. Także tak wygląda polska racja żywnościowa SR4. Jeżeli się podobało, to dajcie znać w komentarz, czy siada coś takiego, bo zawsze chciałem robić takie odcinki z racji żywnościowych, niekoniecznie tylko i wyłącznie polskich, natomiast jakby no spadanie z ciężarówek tych racji
troszeczkę kosztuje i jeżeli chodzi o polskie racje żywnościowe, nie kosztuje to aż tyle, bo one spadają z ciężarówek za granicę 20 zł. Natomiast już jakbym chciał robić racje żywnościowe innych krajów, to wtedy te ciężarówki jednak dalej jadą i dalej, w sensie z burty jest droga do ziemi i no drożej spada, nie? Jakby, także zobaczymy, jak te filmiki będą się klikać. Możecie zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takiego kontentu. Na streamy też oczywiście zapraszam, bo streamuję dosyć często, jeżeli mam tylko czas. Także jeszcze raz łapeczka, subskrypcja, dzwoneczek, czy co mówią youtuberzy, nie wiem, powtarzam, nie znam się. I jak chcecie, to można wspierać kanał Zapiątala. Tyle ode mnie. Życzę smacznego. Peace out.